Witam Państwa w dzisiejszej pogodzie. Pogoda na dzisiaj. Więc tak, w Krakowie będzie 12 stopni, lekko pochmurnie, ale też słonecznie. Następnie w Tarnowie taka sama sytuacja, lecz o 1 stopień więcej, czyli 13. Kolejnym miastem będzie Zakopane, też bardzo podobna sytuacja, lecz troszeczkę chłodniej, 11 stopni. W Nowym Sączu też bardzo podobna sytuacja, będzie... Nie wiem ile. Nie widzę. 18 chyba, ale mniej 6. Następnie Oświęcim, mamy pełne słoneczko, 12 stopni, piękna pogoda. Następnym miastem będzie Zator, będzie pełne słoneczko, tak samo jak w Oświęcimiu, 14 stopni. Brzeszcze, identyczna sytuacja jak w Zatorze, 14 stopni, przepiękne słoneczko. Kęty, 12 stopni, troszeczkę zimniej, ale też pełnia słońca. Następnym będzie Andrychów, już niestety będzie pochmurnie, ale też słonecznie, 12 stopni. I Wadowice, też podobna sytuacja w stosunku do Andrychowa. No, ogólnie dobra pogoda. Dziękuję bardzo za pogodę. Już? Witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawię pogodę na jutrzejszy dzień. No więc, w Tarnowie będzie 13 stopni. Ojej. Stoję. I słoneczko będzie świeciło zza chmur. W Krakowie 12 stopni, również zachmurzona. Już mam mówić? Tak, dobrze. W Wadowicach będzie 18 stopni, też chmury. A w Kętach będą 2 stopnie albo 12 i będzie świeciło słoneczko. W Oświęcimiu też 12, również słońce i ogólnie będzie bardzo ładna pogoda. Koniec. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Szymon Waśko, a oto jest pogoda. Jak Państwo widzą, w Krakowie będzie 12 stopni z lekkim zachmurzeniem. Natomiast w Tarnowie temperatura osiągnie 13 stopni z równie zachmurzonym niebem, co w Krakowie. W Zakopanem natomiast temperatura osiągnie 11 stopni. Zachmurzenie będzie wciąż takie same. W Oświęcimiu temperatura osiągnie 12 stopni Celsjusza. Słońce będzie świeciło pięknie, nie będzie żadnych chmur. W Zatorze temperatura osiągnie 12 stopni Celsjusza, natomiast w Kętach też 12. Ciśnienie atmosferyczne będzie wynosiło 986 hektopaskali. Nie umiem. Dzień dobry, chciałam dzisiaj przedstawić prognozę pogody. Dla Tarnowa wyniesie ona 13 stopni Celsjusza z lekkim zachmurzeniem. W Nowym Sączu również będzie 13 stopni i też będą chmury. Podobnie w Zakopanem, tylko że tam temperatura osiągnie 11 stopni Celsjusza, a w Krakowie 12. W Wadowicach i w Andrychowie lekkie zachmurzenie. Temperatura osiągnie tam 13 i 12 stopni Celsjusza. Natomiast w pozostałej części, czyli w Zatorze, Oświęcimiu, Brzeszczach i Kętach, będzie słonecznie. Temperatura będzie się wahać od 12 do 14 stopni Celsjusza. No Elo, no. No nie wiem, co mam mówić. No tam w Krakowie jest 12 stopni, takie zachmurzone lekko, znaczy no trochę. W Zakopanym 11, w Nowym Sączu 13. No. No to nie wiem, jak tu mam, nie widzę, tam to jest małe. No wiem, co to znaczy, no ale nie umiem. No będzie wilgotno, no. Dzisiaj będzie słoneczna pogoda w całym kraju. Lekko zachmurzone, będzie się przejaśniało.
temperatura od 12 wzwyż. Od 11 wzwyż. Nie spadnie poniżej zera. Przelotne opady deszczu. No i tyle. Dzień dobry Państwu! Dzisiaj na całym obszarze kraju pogoda ładna. Od 11 stopni na południu do 13 na północy. Żadnych deszczu, burz, śniegu, tylko słońce, nic i się opalać. W Andrychowie lekkie zachmurzenie, ale za to w Kętach u nas już caluśki dzień słońce będzie świeciło. 12 stopni na środę, za to 14 stopni, Wadowice 18 stopni. 13. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu, tutaj widać mapa, ona służy do pokazywania pogody i tu jest 12 stopni w Krakowie, 13 w Tarnowie. No chyba z 13 w Nowym Sączu, 11 najzimniej w Zakopanem. No ogólnie w całym województwie będą mgły, mimo że będzie ciepło i nie wiem co jeszcze. Tu mieszkają górale gdzieś tu. O Boże, a tu nie wiem, to jest chyba Litwa. Dobra, to w Kętach będzie 12, w Brzeszczach 14, no w Zatorze też 14, Święcim 12, Andrychów zimno, Wadowice 13, coś koło tego. Ta pogoda ogólnie się nie sprawdza, proszę na to nie zwracać uwagi. No i tyle. Dziękuję. Do widzenia. Pająk Szymon. No dobra, to w Tarnowie zapowiadamy 13 stopni Celsjusza i tyle, dobra. No, jedziemy. A gdzie Zakopane? Zakopane 11 stopni. Kraków 12 i Nowy Sącz 18 stopni. No, czekamy na zmianę, proszę. 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 O Boże, w Zatorze. Ja nie widzę, mogę się przesunąć. Ale teraz do ciebie nie widać. O Boże. Dobra, to jest ten tu. Idziemy dalej. W Andrychowie 15 stopni. Dobra, wystarczy. W Krakowie. Ale 12 stopni, w Tarnowie 13. Czekaj, bo się zmienia. O Boże. Oświęcim 12 stopni, Brzeszcze 13. Kęty 12 czy 2 tam jest? 12 stopni. Andrychów 13 i Wadowice 13 stopni. To nie jest takie łatwe, no. Witamy Państwa w wiadomościach dnia 4 kwietnia. Przed Państwem Michał Karpiński. W pogodzie. A co powiedział? Nie, w TV. Dobra. I tak się macha i się pokazuje. W Zakopanym temperatura 11 stopni. Ale czad. Zator, Oświęcim, Brzeszcze, Kęty. Dalszą część przedstawi Marta. Nie. Ola, chodź tu. Ratuj mnie. Ona nie była właśnie. Siedziała sobie tylko. Nie ma nas. Wracaj. Fotografę. Ja potrzebuję. Dziękujemy. Ale też cykor. Także tego. W Andrychowie jest 13 stopni Celsjusza, jest bardzo piękna pogoda i w ogóle zapraszam wszystkich do Andrychowa, proszę bardzo.
No ale jak to przedstawić? No. W dniu dzisiejszym, to jest środa, 2 kwietnia. Nie przerenderowałeś? Tendencja ciśnienia spadająca, tylko 986 hektopaskali. No pewnie. Opadająca, ciśnienie jest spadające. W zatorze No kulka mi wzięła, wyskoczyła. Michał Dźwigonie, pozdrawiam Państwa. Michał Dźwigonie, witam Państwa w najnowszym wydaniu prognozy pogody. W dniu dzisiejszym w Oświęcimiu, Zatorze oraz Brzeszczach pełne słonecznie, tak samo w Kętach. W Oświęcimiu oraz Kętach zaledwie 12 stopni. W Brzeszczach oraz Zatorze odrobinę cieplej, 14 stopni Celsjusza. W Andrychowie oraz Wadowicach 13 kresek powyżej zera, lecz pełne zachmurzenie, proszę Państwa. Niewielkie ilości słońca. Na dzisiaj to tyle. Żegnam i zapraszam na kolejne wydanie. Dzień dobry Państwu. Proszę tutaj zobaczyć na pogodę. Tak, w Krakowie mamy 12 stopni, w Tarnowie mamy 13, tak tutaj jest Tarnów. W Nowym Sączu chyba też 13, zachmurzone wszystko. Ale nie ma się co przejmować, słonko wyjdzie. To tyle. Paulina Gancarczyk. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No to tak, w Krakowie 12 stopni, w Tarnowie 13, w Nowym Soczu 13, w Zakopanem 11, zachmurzenie, lekkie słoneczko. Bo ja się tam patrzę. Kolejna mapa? O Jezus. No to tak, w Oświęcimiu 12, w Brzeszczach 14, w Kętach 2, słoneczko i w Zatorze 14, słoneczko, Wadowice 16, Andrychów 13, nie widzę. Zachmurzenie i lekkie słoneczko. Witam bardzo Państwa gorąco, prosto z Kent. Zostałem poproszony o zaprezentowanie następnej pogody. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błazen z Dąbrowskiej. Zostałem poproszony o zaprezentowanie następnej pogody. Także więc widzimy, że w Krakowie będzie około 12 stopni. Lecz z Zakopanego nadciągają czarne chmury niczym jak dupa szatana. W Tarnowie będzie 13 stopni. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Co tutaj jeszcze ciekawego widzimy? O, tutaj jest jakieś jeziorko, tu góry. No ale to już tak było wcześniej. Poproszę dalej. Cóż, w Andrychowie będziemy zagościli przejściowe zachmurzenie, natomiast w Kętach słonecznie, aż o dziwo dziwne, bo gdyż tutaj tylko następuje lekkie zachmurzenie, a tutaj go nie ma. Cóż, mówi się trudno.